szansę no, dla tych zawodników. Prawda. I tutaj mogą niejako na nowo napisać dosłownie swoją historię, a my szybciutko lecimy z przyspieszonym, podkręconym draftem. To było naprawdę szybkie. Nie ma Warusa, jest za jest to... Jest Warus zbanowany z Redside'u, o dziwo, no proszę. No nie, nie, no słusznie, że jest Warus zbanowany z Redside'u, bo to byłby pierwszy wybór. Tak, bardziej byłbym zdziwiony, gdyby był on otwarty po tym Redside'ie i co tutaj zobaczymy. Ostatecznie Caitlyn Lux, czyli myślę, że już mamy tutaj pokazane, że raczej ta Lux będzie na pozycji supporta. Prawda, wymiana, to akurat prawda, no ale właśnie to jest chyba najciekawsza rzecz, że mamy wiele linii, na które chcielibyśmy zwracać uwagę. Teraz na przykład trzeci poziom, Elis przy środkowej alejce, Fenzi posiada błysk, ale nie chcesz go palić tak wcześniej, Jaunatis na miejscu, jednak czy to wystarczy, bo już sporo wrażeń twój midlaner przyjął. Flaszę w wykonaniu zawodników Illuminar Gaming, szukają tej pierwszej krwi i ją znajdą! Co więcej, zaraz za nią może posypać się również i druga. Jaunatis z błyskiem, żeby się stąd wydostać. Znowu do środkowej alejki, jest Krysia, Kokon, nie, on połączył się z przeciwnikiem, ale jest Jaunatis, żeby tylko pomóc swojemu sojusznikowi. Co więcej, sporo tych obrażeń, Krysia nie będzie się w stanie stąd wydostać i ostatecznie autoatak zakończy jego żywot. Motorowanie Forsaken, problem polega na tym, że bardzo dużo milionów straciłeś. Oj, Sirpi. No, nara. Nawet ten dobry Binding on Lux nie wystarczy, ten błysk także. Chcielibyśmy zobaczyć kilka tego, co się stało na środku. Tutaj Krysia po raz kolejny wchodzi, czy jest błysk dostępny dla Fenzy'ego? Oczywiście, że tak, yo, ale co no on nie. robi? On no nie, nie mów, że tak ucieknie. No znowu przekombinował Fenzy na środku. To jest chyba druga eliminacja, której mógł uniknąć. Czy czwarte. Jest problem, próba zagrania jakiegoś crossmapu w wykonaniu Motorali Forsaken. Jest założona klatka, jest również smokescreen i obrażeń wystarczy w połączeniu także z collateral damage od Jaunatisa. No. Chociaż Morsku teraz zatrzymany, będzie smokescreen, ale... Nie, smokescreen, by the way, tak utrudnia życie wszystkim czempionom po stronie Illuminar. Caitlyn nienawidzi smokescreena, Zed też nie! Och, to jest ten efekt kontroli tłumu, który zawiązany pomiędzy Lux oraz Caitlyn okazuje się wyrokiem śmierci dla... Wydaje mi się, że największy problem Forsaken w obecnej akcji to jest, że nie za bardzo robią jedną rzecz. Robią pięć małych rzeczy naraz i przez to, rozcielając się, dają okienko Illuminar Gaming! No popełnili błąd, a jak jego wykorzystało? Och, i wygonieni maturalni Forsaken, bo zbyt mocno była ta kompozycja rozdzielona i teraz będą padali jak muchy. Dokładnie. Łatwo jest wyeliminować przeciwników, kiedy oni nie współpracują ze sobą, tylko grają w pojedynkę. Kończyć bez tego Ryza może być ciężko, ale jest na szczęście Realm War. Jednak teraz Papitero sfokusowany, jest na miejscu Z, to Z również podbity. 2000 punktów zdrowia, slide w wykonaniu Krysi! 50%! Nie musieliście tego podejmować, to teraz musicie podjąć jednak walkę. Papitero, Jaunatis już za ścianą, Krysia go goni, Fenzy próbuje się odwdzięczyć, ale zwycięża Illuminar Gaming ponownie! To oni mają tę jedną drobną przewagę nad przeciwnikiem. Oho, Mrozku wjeżdża, on jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. No. Ale to samo Ruf, on ma sporo obrażeń, tylko czy dobiegnie do przeciwnika? Nie, to było fatalne, ten ultimate, chociaż... Double kill dla Rufa, to on robi! Krysia się zapędził! Och, i HG! No musicie uważać z takimi zagraniami. Wzięliście smoka, ale teraz niepotrzebnie roztrwaniacie złoto! Co za totalny chaos! To było niepotrzebne! Ty do godziny G? No Garfield, no to G. Tak by się mogło wydawać. Smok za 1.34, do tego czasu można się postarać. Zobaczymy, zatrzymany Sirpi, bardzo szybko wysadzony. O, już bomba! Lotem również na napadach. Co jest podbity? Jest kurtyna! Double kill! Na konto Rutta, Ruffa! Rut też! Bo... Znaczy Ruf, bo to jest tak! Tak umiejętności Forsaken! Został tutaj zwiedzony. Krysia będzie martwy, również wieża zostanie wzięta. Czy to jest Baron? Czy to jest Baron? Ale mnie to z rytmu wybiło. Niebezpiecznie jednak Fenzy wyeliminowany przez polskiego koza. Mi się wydaje, że dla nich Ruf wykopali, w którym zostali pochowani przeciwnicy. Jest Might, 5000 punktów zdrowia. No, ej, to jest w ogóle taki banger, bo jeżeli teraz wezmą tego Barona, to on się nie zespawni, aż przed powrotem Garfielda. 1300 jest! I w dodatku walka dwóch zawodników Illuminar Gaming, tutaj w Baron picie niebezpiecznie z ich strony. Pierwszy zostanie wyeliminowany, Mrozku chciałby wytańczyć, jednego z sobą ściągnie do grobu, ale sam padnie ofiarą! Forsaken! Przygotowało sobie idealne warunki do tego! No, zgarniają coraz więcej celów neutralnych, jest ten trzeci smok, Baron przed chwilą do nich trafił. Oho. I w którym momencie w ogóle Garfield się rozłączy? I polski gos rozpoczyna walkę, ale od razu sobie myśli, jasny gwint, przecież moja drużyna nie ma innego tanka, ja muszę stąd uciekać! I uciekł, ale nie na długo, bo próbuje zająć się Rufem, który od razu trzeba pomoc od swoich sojuszników. Moi drodzy, no to musi być inhibitor! Ej, a może oni skończyli w 32 minucie, dlatego Garfield wyszedł z gry, bo na to się zanosi. Popatrz na to, 31 minuta, mają tego Barona, wyeliminowali dwójkę, kolejną przeciwników. Okej, nie ma fal minionów na bocznych alejach, będą atakowali środkiem, chcą zniszczyć nie, Nexus. No, oni chcą to kończyć? Go botem, no botem, macie creepy botem. Macie jeszcze, gdybyście od razu poszli do bota, to oni chcą to kończyć tutaj.
Ej, a wiem! Garfield mówi tak, pakiety mi się kończą, pakiety mi się kończą! Chłopaki. Musimy teraz! Zaraz mu się skończy godzina rodzicielska na komputerze, muszą to skończyć! Okej, jedna wieża zniszczona w tym wszystkim, nie, no jak to nie jest koniec? Co tu się stanie, no? Ja to się stanie! Lux wysadzi, ja ją natisa, od razu mnie obrażeń! Musi się wycofać Fenzy mimo wszystko, odpala swoje umiejętności, face rush, szybciej biega, a Mrozku przeżyje! Nexus stoi, Lotto nie tak, ile obrażeń otrzymał od Rufa, wycofują się tu zawodnicy Forsaken, a nie uda się wyeliminować Sylpiego! Mamowy brachu! Poland Gold? Nie wydaje. Nawet Houdini by się z tej sytuacji nie wykaraskał. Bye chociaż bye! Hookshot nadciąga od siecz, ale oni chyba za późno. Dodatkowo Papitero mówi... Wzywa Boga Kuźni, a raczej robi zew Boga Kuźni, bo to on jest Bogiem Kuźni. I Forsaken, pomimo przeciwności losu, postanawia wymazać Illuminar Gaming z powierzchni Summoner's Rift. Ale on zadał w ten ruki, proszę bardzo. Właśnie przy takiej pieśni Forsaken zgarnie to zwycięstwo. Mrozku jeszcze próbuje uciec, ale Rufa nawet nie interesuje. Kolejna eliminacja. Biegnął w kierunku Nexusu, rywala i to będzie maturalni Forsaken. Wow. Z inauguracyjnym zwycięstwem pomimo przeciwności losu, pomimo trudnej sytuacji Rufa. No i dzięki oczywiście wspaniałomyślności Illuminar, którzy zachowali się fair play. Oni zgarniają to zwycięstwo w sprawiedliwych warunkach.